Witam was tutaj, cześć, cześć, wzorz. Proszę was na kolejny odcinek z Skidskanałem z PlayStation 4 Mass Transit, Green Cities, Park Life i Industries. Mamy dzisiaj odcinek chyba 73 z tego co kojarzę, z tej serii. My tutaj cały czas ciągniemy do tego największego, tego bardzo fajnego live'a na koniec tej serii. On będzie już we wrześniu raczej. Raczej na pewno bym powiedział. I tak, ostatnio robiłem to w Industries, więc nie będę robić tego znowu tutaj. Później trochę poczekamy. Ale tutaj też bardzo miasto czeka na naszą reformę kolejową. Ponieważ tutaj to też tragicznie to wygląda, to bym powiedział, że nawet to jeszcze tragicznie, bo tu jest o wiele, wiele większe miasto. Tak, potrzebujemy przemysłu i tym się zajmiemy, w sensie biura. Wybudujemy sobie trochę kupę w biur. Natomiast tak, mówiłem, że nie będzie tutaj Industries, takiego, wiecie, przemysłu w sensie, ale my no niestety, zrobimy jeden przemysł, żeby po prostu to miasto było bardziej na plusie, bo póki co, potrzebuję tutaj parę budynków wtedy postawienia, na przykład jak tutaj, ale co dzieło architektury, zwiąca się kosmiczna winda, ono tutaj czeka do postawienia w tymże miejscu. Po prostu tutaj będzie idealne miejsce na to, ale póki co nie możemy postawić, bo nie mamy na to forsy. Jak widzimy, tutaj akurat jest dosyć całkiem niezły ruch. Tak, przebudowałem trochę ten węzeł. Jeżeli ktoś pamięta w ogóle tą serię, jeszcze to pokażę tylko. Tu jest przejazd teraz drogowy, tu zrobiłem torowisko. Tutaj ono przejeżdża, a właśnie, dobra. Jeszcze nie do końca zrobiłem, bo tutaj część zostawiłem już przygotowane pod naszą dalszą tutaj przebudowę tego. Tu mamy jeden wyjazd, tak, i wyłączyłem tutaj to skrzyżowanie, bo ona bardzo lagowała i robiło problemy. I zamiast tego włączyłem na ten większy ruch, tu te boczne. Dzięki czemu, jak widzicie, tutaj ruch jest wielki. I co ty pociąg samotny robisz tutaj? Powiedz mi lepiej. Przewozi ładunek. Do hubu. No to jakiś bardzo mały ładunek musisz mieć, skoro jedzie tylko sama lokomotywa. Dobra, tak czy siak, jak widzicie, tutaj jest naprawdę całkiem niezły agiel. I po prostu pociągi wszystkie teraz jedną tędy, tutaj się rozgałęziają, mogą wjeżdżać tutaj na bok, jak chcą, albo pojechać nawet do dworca, albo tutaj do reszty rzeczy. No, resztę nie będę wam pokazywać, bo to mniej więcej chyba rozumiecie. Jeszcze jedną rzecz przybudowałem, a mianowicie nasz pociąg pasażerski, który pyk pyk sobie jedzie tutaj, dojeżdża właściwie dotąd. Trochę go przybudowałem, bo stwierdziłem, nie, trochę nudno tak, jak tylko jedzie pod ziemią cały czas jak metro, więc podobiłem, żeby jechał cały czas na górze i nie wiaduktami, a po prostu, więc pełno jest tutaj przejazdów dla, wiecie co mi chodzi, miejsc, gdzie po prostu się zatrzymują te pociągi, tutaj jak widzicie na przykład jest taki przejazd, tutaj przyjeżdża kolejny przejazd kolejowy i jak po prostu pociąg jedzie, to wszystko się to zamyka, ale to tylko jest chwilowe, więc nawet nie jest aż taki duży problem, o widzicie, jedzie pociąg, się zamknęło i zaraz jedzie dalej. No, otwieram się szczerze. Tutaj, tu jest jedno z fajniejszych takich skrzyżowań. Przez środek przyjeżdża taki przejazd kolejowy. Później dojeżdżamy tutaj do nowego dworca, który postawiłem. Dalej jedziemy tutaj, w miarę tutaj przez to przekasza i później to już normalnie jedzie. Jedzie tu, do stacji i tutaj tak. I zajmijmy się, tak, zanim zajmiemy się naszym Industries, to musimy się zająć trochę biurami. I się właśnie zastanawiałem, gdzie my byśmy je mogli postawić, bo tu jest piękny obszar chyba na taką właśnie dzielnicę biurową, bo tutaj brakuje czegoś, nie powiecie mi, że nie. Tu naprawdę czegoś brakuje. Mówiąc o tym, że... Czekaj. Pokażmy. Pamiętam, że tu jest właśnie ten dworzec. Nie pamiętam do końca, jak on tutaj... A, tutaj jedzie. Tu jest torowisko. Ono gdzieś tutaj pewnie wyjeżdża w dół, co nie? Poczekaj. Ten gdzieś torowisko, tutaj dojeżdża, no właśnie. Natomiast jeżeli chodzi tu o komunikację, to tak zbytnio tutaj... Nie, bo tutaj było te... Bo tu był koniec, właśnie o tym mówię, tu był koniec, po prostu tu miały być wszystkie zbiorniki i awaryjne rzeczy. Natomiast z tego co mi się wydaje, my możemy to trochę poprzestawiać, te nasze zbiorniki w ogóle. Zbiorniki to bym tutaj w ogóle wrzucił, no zaraz zrobimy. Helikoptery to może gdzieś tutaj, nie, tutaj to nie uda się. No to najpierw trochę poprzestawiamy. Postawimy tu stację, bo tutaj sądzę, że taka stacja, ona jest po drugiej stronie co prawda. I tu promy pływają, właśnie, promy. Czekaj, powiedziałem promy. Czemu to nie ma stacji promowej? Czy przystanku promowego? Tak, bo jeszcze dzisiaj z promami walczyłem, bo żeby wszystkie działały tutaj w tym mieście. Bo ktoś mógł zauważyć, dawno nie było żadnego odcinka. A dzisiaj próbowałem właśnie zrobić, żeby był.
więc próbowałem zrobić, żeby po prostu wszystko działało przy okazji. No i jak widzicie, jeszcze nie jest wszystko, w sensie większość rzeczy już działa, ale nie wszystko oczywiście. No bo jak będziemy to dozwalać, to wiecie, to byłoby przyjemnie, gdyby tu wszystko działało i po prostu była fantazja z tym dozwalana, a nie tylko. No. No więc dalej, czemu krótko nie wygląda? No dobra, dobra, dobra. Nie będę teraz wszystkiego poprzestawiać, więc jak widzicie, z Forsą jest ogólnie nie najlepiej w tym mieście. Ale nad tym akurat... Nad tym popracujemy jeszcze, tak? To nie powinien być duży problem. Kolejną rzeczą, jaką widzę, bardzo ciekawą, to jest to. Czemu to dojeżdża tutaj? To ma w zupełnie inne miejsce, o wiele lepsze, gdzie by to mogło dojechać. Ale jeżdża to akurat tu? Serio, a widzę nasz? Z przeszłości. Czekaj. Zróbmy sobie dojazd dotąd. I tu będzie dojeżdżać to w dół. Co ciekawe, bo tu te zbiorniki się postawi. To zbiorniki postawię tam trochę dalej. Tu. Tu dalej w dół. Gaze at a gazelle. I tu. Nie tu. Shake hands with a turtle. Tu. At the city zoo, you can experience the wild. Nie, ja chcę, żeby stąd właśnie wyjeżdżało to. Tak. I tu. No dobra, niech ci będzie, że niby to jest. Dobra, tak, bo mi się wydaje, że to będzie lepiej funkcjonować, jeżeli tu będzie wjazd. Mi się wydało, że tutaj trzeba by wszystko przebudować, żeby to idealnie wyglądało. Ale to już trochę będzie lepiej. Dalej, tak. Tutaj są nasze torowiska. I zobaczmy sobie, dokąd idzie. Aha, to jest to torowisko, które miałem wywalić, bo ono bardzo, bardzo utrudnia życie w tymże miejscu. Dalej. Tu jest jedno torowisko wolne. Czyli... W sumie tutaj jakbym puścił torowisko... Most taki. Dobra, nieważne. Tu będzie ten most. Czekaj, czy to? Tu przejeżdża ten pociąg. Ej, to by naprawdę bardzo pomogło. Tak teraz zobaczyłem, że to naprawdę by bardzo pomogło. Takie połączenie, ale dobra. Dobra, na razie na tym nie idziemy gadać, bo tutaj, tu będzie pewnie nasza stacja ta przetransportowująca. Tu będzie ogólnie dużo się działo. Będziemy dużo jeszcze tej rzeczy zmieniać w tymże mieście. Dobra. To tak, dajmy tutaj sobie. Ponieważ tutaj z komunikacją jest jak jest. Czyli widzicie jak jest. Czyli świeższe wydają, o to mi chodzi mniej więcej. Że tutaj zbytnio dużo się nie dzieje. Dajmy to sobie, wywalmy. Ten tunel sobie przebudujemy trochę. Bo on tutaj fajnie sobie zakręcał i w ogóle, ale nie. Ale my to trochę zmienimy. Tu miał być koniec miasta, bo tutaj była granica. Ale stwierdziliśmy, że trochę się przekręcimy dalej. Ale jednak nie zrobiliśmy tego. Tak mi się wydaje, że to było. Dobra, to tak, zacznijmy od czegoś prostego, czyli od tego, że tutaj jak to sobie tak ładnie jedzie gudon, to my tak sobie zostawimy, żeby jechał gudon, tylko tu jeszcze wmontujemy drogę pod to, czyli niestety trzeba zrobić w ten sposób. I wiem, tutaj jest to trotowisko i normalnie bym faktycznie zostawił to trotowisko, ale... A, bo my mieliśmy postawić to po drugiej stronie. Dobra, to może rzeczywiście zostawmy to, jak tutaj jest. Czyli, czekaj, gdzie jest nasza kolej jednoszynowa? To jest kolej jednoszynowa, w ogóle zauważyłem, że u wszystkich ludzi, zresztą u mnie to dosyć też mocno widać. Ja bardzo lubię kolej jednoszynową, nie mylcie się. To się w CDs, nigdy nie jechałem fizycznie. Ale ja naprawdę lubię kolej jednoszynową, ale... Ale jej użycie praktyczne w City Skylines to jest trudne. Żeby nie powiedzieć, że bardzo trudne. To jest po prostu bardzo trudne. No. Dobra. Ludzie są oczywiście szczęśliwi. Bo tutaj właśnie z komunikacją zobaczyłem teraz, że tutaj mają metro, mają teoretycznie wszystko, ale nie mają właściwie nic. I to naprawdę niestety jest fakt. No ma, teraz tak. Przejedziesz. Zrobić sobie skop i hop i don't worry, be happy. Tak to bym powiedział. Czekaj. Tu sobie teoretycznie tak przejedziesz i tu będziesz, czekaj, to wywalimy. No to mi kompletnie tutaj nie pomoże. I będziesz tu wjeżdżać sobie tak bokiem. Dobra, świetnie.
Dalej, ponieważ tutaj, tak, to się niestety trochę podniosło do góry. Ale dobra już. Ale dobra, to przeżyjemy. Pewnie nie przeżyję, jak tutaj nie wstawię tego torowiska. Dobra, wstawię, świetnie. To tak, to torowisko będzie tutaj dalej się ciągnąć tutaj bokiem obok tego. No tak, dochodzimy do tego wiaduktu, który sobie tu przed chwilą postawiliśmy. Który teraz mi tutaj właśnie jest nie po drodze. 100% tak jest nie po drodze. Ale dobra wiadomość jest taka, iż to możemy puścić górą nad tym wiaduktem. Jakkolwiek to będzie wyglądało normalnie, to możemy zrobić coś takiego. Natomiast to, bo to jest ten nasz drugi pociąg, który teoretycznie... Tylko mógłby stąd sobie skręcić i pojechać tutaj dołem, ale nie będziemy już tak uprzykrzać życia. Puścimy więcej linii. Będzie wjeżdżać tutaj w dół. Chociaż w sumie, czekaj, jestem w ogóle ciekawy, ile ludzi korzysta z tej linii pociągowej. W sensie to jest jakiś taki... To jest ta linia. 7. No nie najwięcej, znaczy no teraz będzie jeszcze jedna stacja po drodze. Ale tutaj te dwie linie, no... No mogłyby mi się, ale mam tutaj zbyt dużo tych torowisk powypuszczonych i po prostu trochę się zaczynam gubić. Jak je tutaj odpowiednio sensownie wykorzystać. Węzeł jest ogólnie bardzo wielki, tak? I ogromny i w ogóle. Natomiast moje wykorzystanie tego wszystkiego nie będzie aż tak wielkie i ogromne. A, o, tutaj się to rozjeżdża. Okej, czy z tego w ogóle coś korzysta? Tak, tutaj jeden pociąg. Nie, dobra, zostawmy to torowisko, bo inaczej tutaj będzie to tak dziwnie wyglądać. Dobra, stąd będziesz sobie tutaj skręcać i tam zaraz cię podłączymy jakoś. Na razie dotąd sobie puścimy ciebie. I teraz zaczyna się ta zabawa, teraz się zaczyna ta ciekawsza część. A mianowicie, od autostrady, coś czego nie robimy. Coś czego nie wolno robić, attention, don't do that in your city. A mianowicie, do drogi wykorzystane 0%. To jest ciekawa informacja, bym powiedział. A ja wiem, a czemu? Bo jest jedna rzecz wyłączona w tym mieście, nazywa się na to Bizastres. Może dlatego jest są nieużywane. Ale no nie wiem, teoretycznie powinny działać dzień i noc, ogólnie. Tak czy siak. Więc no nie. Dalej, te helikoptery w ogóle można było tu... Nie te. Te się tu nie postawią. No ten by tutaj idealnie wlazł. To tutaj tak samo by wlazł. Jakbyśmy przesunęli trochę tą uwagę. Dobra, tak, przesunę trochę tą uwagę. A to wyrzućmy na razie gdziekolwiek. No, na przykład tutaj. Przesunę kawałek tą uwagę. W sensie wzdłuż środowiska to musimy w ogóle puszczać do naszej autostrady. No ale tak już sobie już podłączymy, tak? To akurat nie powinien być używane. Ja wiem, że helikoptery w ogóle powinny być gdzieś w miarę w centrum miasta, żeby szybko mogły dolecieć do tych różnych miejsc. Ale sądzę, że się nie obrażam, jak będą raz trochę winni. No ma to tak, tutaj, tu. Tutaj, tu. Tutaj, tu. Tutaj, te trzecie. No ma tutaj do tego. I teraz jak to podłączyć? No się nie da. To się właśnie nie da. No dobra, no niech ci będzie. Podłączmy teraz, żeby to działało. Czyli cyk, cyk, cyk. Dobra. I dalej, tak. Jeszcze mamy parę tych baniaków do postawienia tych wodnych. Bo są jeszcze dwa. Ale ponieważ nie są w ogóle wykorzystywane, to możemy na razie je wyłożyć. Dzięki temu zyskujemy tutaj kawałek drogi. Tu jest krematorium tak akurat można postawić. Słuchaj, tutaj czekaj, tu zróbmy. To akurat można by coś takiego zrobić. A nie będą wszyscy przeszczęśliwi, że coś takiego im stawiamy, więc to jest dobre. Tak, tu ogólnie, tu jest dużo miejsca niezagospodarowanego przez te moje wielkie węzły. Które niestety będą jeszcze do przebudowy. Kolejne pytanie jest, czy tu faktycznie ludzie chodzą? Chodzą będzie. Słuchajcie, nawet tutaj potrafią dojść, a to jest daleko.
No, mniej więcej tak to wygląda. Ale widzimy, ludzie się tutaj kręcą, ewidentnie tutaj jest jakiś ruch. To nasze... No, widzicie co i jak. Dobra, to tak, tu wywaliliśmy. Mamy helikoptery jeszcze takie ratownicze. Ich nie mam zbytnio pomysłu, gdzie przenieść. Jeszcze potrzebujecie wody. W sumie to tak nawet logicznie potrzebujecie wody. Tak, a helikoptery to w ogóle... A, jeszcze jedną rzecz zrobiłem. Nie wiem, 7 osób. Tu postawimy jeszcze bramki do wjazdu na przylądy Tatama. Stwierdziłem, że to może być to. W ogóle na koniec odcinka też dzisiaj sobie wystrzelimy jakby coś na kietę. Taki był mój pomysł, zamysł. I tak, tu widzę, że są śmieci wyłożone. Nie jest to zła wiadomość, w sensie nawet bym tak zrobił. Tylko przeniesiemy sobie to trochę tutaj. O, było. No, bo tutaj będą tak w lepszym po prostu miejscówce. No, tak, tu wywalimy dalej tą uwagę. I tak, wydaje mi się, że więcej budynków już tutaj nie usunę stąd. I musimy leżeć z tym, co tutaj jest, więc na przykład z tym. Ale jesteśmy już na takiej dobrej drodze, że możemy postawić to, co mnie tu właśnie interesowało, czyli nasz dworzec. Tak, bo nasi tutaj... No tak, tu widzę, że już są biura. O tej stronie, ale to jako... To jest od tej strony, od tutaj. Jeszcze jest tutaj dojazd dotąd. Teraz tak, tu sobie musimy zrobić chwilową pauzę. Bo nie wiem, jak to postawimy, no, ale postawimy już tutaj ten dworzec. No, mamy dobre stale, bo jest wysoko. I teraz wystarczy to jakoś ze sobą podłączyć. Okej. Okay. Powiem wam, że jest lepiej niż mogło być. Się od razu ładnie łączy. Ojej. Jest strasznie zawsze irytujące, jak teraz trzeba to kliknąć, żeby to w końcu zadziałało. No i tak, tamto wjeżdża w dół, więc tutaj by się przydało zrobić tunel, żeby to tutaj wyjechało. The car engineer said shouldn't be made. Test drive one today. An experience what scientists for decades claimed was beyond the realm of safe driving. On tutaj może trochę robić problemów. Właściwie to można. Say cheese, it's cheese week at Big Bite Burgers and Fries. All this week, in addition to our regular menu, try our all-you-can-eat signature sides, like our famous bowl full of melted cheese, served steamy and bubbling. It's the bottomless chubbler. Or our New Orleans-inspired pork sandwich, the pig cheesy, and our signature flagship, the spicy blue cheese top jalapeno cheese bluker. So hurry in and get them while they last. After all, why take a little bite when you can take a big bite? No, najwyżej zrobimy sobie to tak, już nie chcę się tutaj jakoś kombinować specjalnie, żeby robić górki, żeby po prostu to wjeżdżało przez górę. No, dalej, stąd to jedzie tu. No, powiedzmy, że gdzieś mniej więcej dotąd. I teoretycznie możemy dzięki temu już włączyć play. Dalej, tak. Tutaj chciałbym, żeby ta dzielnica... żeby tu było pełno biur, na pewno to jest pewne. Wysokich, tak, bo tu ma być ładna, gęsta zabudowa. Więc stąd, czekaj, wyciągnijmy sobie dotąd. Tu dajmy sobie, wyrzućmy światła. Tu, nie. Tu dotąd. Tak. Okej, widziałem nasz pociąg, jakiś jest taki co najmniej mały. Ale chyba już nie będzie. Czekaj. To jest, nie wiem, to jest nasz pociąg. Zastanawiam się, czy to jakiś już inny dojeżdżają, ale nie. To musi być on. No. W jednym kierunku już jeździ. To zaraz się postawi w drugim, jest w drugim. No, postawmy tu sobie stację i dzięki temu powinno więcej ludzi z niego korzystać. Przynajmniej w czystej teorii. No, a dalej tutaj stwórzmy, żeby to była nasza właśnie dzielnica biurowa. I oczywiście IT, bo IT daje więcej zysków i o wiele efektowniej wygląda z daleka miasto. Dawaj tutaj IT i nasze zabudowy, w sensie biura, żeby już się budowały. Czekaj, daj wypełni. To od razu się będzie wielkimi płatami tutaj już budować to, co mnie interesuje. Dalej, tutaj z tej strony jest idealne miejsce. Chyba, że ten budynek już tutaj gdzieś stoi. Nie, no jest idealnie, jest na połączenie, ale nie, bo tu jest ta droga.
Tu się to nie podłączy. Tutaj się ta z tym może podłączy. Tak, tutaj się z tym podłączy. Tu sobie zrobimy taki zakręcik. I będzie się, będzie dojście do naszego dworca. Od tej strony i tu może jeszcze od tej wyłączmy to. I wtedy da się zrobić niemożliwe rzeczy. Okej. Jest. Dobra, ale nie chcę się z tej strony podłączyć. No to jak nie chcę, to nie chcę. Trudno. Dajmy może teraz z drugiej strony dojazd. W sensie tutaj dalej to zbudujmy. I tak, włączmy znowu to. Bo bez tego będzie tutaj trudno. I tak dalej. Tutaj te promy sobie pływają. Te promy byśmy tutaj wrzucili właśnie. Tutaj bym z dwa przystanki nawet bym powiedział promowe postawił. Tu jeden właśnie chce blisko tego. To będzie tutaj ładnie to działać. Tym teraz tak, żeby to postawić. Ten przystanek domowy to nie wiem, czy tyle wystarczy, czy nie. Trochę musi być trochę... Tak, trochę więcej dajmy. Nie aleją. Zwykłą małą drogą, która dojdzie sobie o krok dalej niż to. No, mniej więcej dotąd. Teraz zobaczmy, czy to się tutaj nie gryzie. Nie gryzie się. Świetnie. Stąd, tu sobie dajmy już tą drogę przytłuszmy. To powinno całkiem nieźle działać. Tutaj dajmy pędzlem, żeby to powypełniać. I tu się będą budować nasze biura. Tak, z tej strony też. Z tym, że tutaj tak jak ten, tu jeszcze nie jeździ nasz ten pociąg. To my go sobie puśćmy. Tutaj postawiliśmy dworzec, wszyscy się cieszyli, a później wyznaczyli, że są inne manatki i jak podczas kampanii reklamowej nic się nie pojawiło. Nie. Tutaj będzie jeździć jeden pociąg. Na wystawę drogi. Na tym się nie pojawił, na tym się pojawił. Dobra, no i zobaczymy, może ktoś z niego będzie korzystać tutaj. No jest jakieś tam nie wiadomo co, ale zawsze lepsze niż nic. Oczywiście, jak zawsze. Dalej, tutaj jak sobie jedzie ten pociąg. W sensie tutaj jest ta część, wy oczywiście nie macie wody. Nawet z zamkniętymi oczami powiedział, że wy nie macie wody. Wy zawsze nie macie wody. Wy tylko mówicie, że nie macie wody, albo że czegoś wam brakuje. Zawsze tylko do tego dochodzi i tyle. No, stąd tu. Stąd dociągniemy do tego miejsca i tak, i tu był mój pomysł, żeby postawić tu stację. Wiem, że tak, tu widzę, że się zrobiły światła. Teraz je obskoczymy. Tak, czy będzie lepiej to postawić tu, bo tam jeszcze jedną stację chciałem postawić jeszcze dalej, to może nie. Może postawmy rzeczywiście już bliżej tego. Teraz tak, jakby tutaj to zrobić, żeby tutaj to ładnie wjechało. Jeszcze odsunąć. Nie wiem, że trzeba to wyłączyć od pociągów, to jeszcze przesuniemy kawałek. Kawałek po kawałku i się w końcu podłączy. No. Tutaj się to podłączy. Chyba, że tu nie wyjedzie. No, tu nie chcę teraz wyjechać. To... No, powiedzmy, że jest całkiem nieźle. A tu dociągnijmy to... Czekaj. Czekaj. Tak, tu pójdźmy po największym skosie, jaki możemy. Dobra. Teraz pójdźmy naszą aleję, która tutaj była, jak była. I żeby ona dalej tutaj była. No dobra, już nawet możemy, tutaj tak trochę skręcać. Świetnie, nie ma świateł. To jest zadowalające informacja. Dobra, tak, bo tutaj coś drzewka zaczęło umierać, więc już nie będę tutaj przy tych drzewkach tutaj zrządzić, że muszą być. I tu się zaczyna robić ciekawie. Ponieważ tutaj tak wysoko wywindowaliśmy się, żeby przejechać nad tym. Żeby zjechać teraz tutaj na dół. To nie wiem, na ile to jest możliwe. To nie będzie w ten sposób. No ale dojdę tutaj na 3 spotkanie, jakbyśmy to wyjdziemy i na 4 i na 5. No, więcej już nie. Okej. Jakoś się podłączymy.
Okej, dojedźmy tutaj do tego miejsca i tak, tu trzeba będzie zrobić. No powiedzmy, że dotąd. I dalej stąd tu. Świetnie. Tutaj. Co? To mi się nie podoba. To mi się bardzo nie podoba. Takie podejście do klienta. Takie podejście do klienta no, powinno się liczyć z grzywną i kara w ogóle. Dobra. Dajmy jeszcze raz. Czyli powiedzmy, że tutaj jedziesz na maksa do góry. No może, może bez przesady. Ale suniesz w góry. Góry. Później tu do góry. O, ładnie. I stąd jakoś żeś się podłączyć też. Powiedziałbym, że jest lepiej niż byłoby. Już mogłoby być gorzej. No dobra, no to mamy tutaj stację. Tak, mamy tutaj jeszcze tam metro, gdzie się jeździ. Kolej jednoszynowa, to są najbardziej niskie komunikacje, jakie mogę wrzucić do tej dzielnicy, rzecz jasna, bo tutaj to... No widzimy. Widzimy, jak jest. Znaczy, na podamy jeszcze są, tak? Ale sądzę, że tutaj już jest tyle tych dworców kolejowych, że najwyżej to po prostu będę później już myśleć, czy czegoś jeszcze im tutaj nie brakuje. Ale według mnie to już byłaby lekka przesada. Tutaj ta droga jest strasznie krzywo postawiona, ale dobra. Ale żeby nie zrzędzić, możemy ją naprostować albo... Bo tutaj trzeba jeszcze postawić jeden dworzec. Się postawić trzeba. Ja chcę tutaj postawić jeszcze i nie wiem, czy jak naprostujemy tą drogę, to... Czy wtedy to nie będzie chciało w ogóle... Nie będzie chciało już może postawić się. Zresztą tak czy siak będzie trudno to postawić. No chociaż... Chociaż w sumie nie będzie aż tak tragicznie. Na dobry początek, aby to postawić tutaj, trzeba postawić to. To jest dobry początek. No i tu sobie zjedziemy trochę w dół. Tutaj... Czekaj. Tu sobie z nim podłączymy z tym. I czekaj, postawmy to. Najpierw to postawmy. I zobaczymy, co nam powie gra. Gra powie nie, nie. Fajland, wypad. Wypad z towaru, brak towaru. To jest możliwe. Dobra. Tak, to zrobiliśmy. Czy sobie zrobimy zakręt? No możemy trochę przestawić w takim wypadku. Jeżeli doszliśmy już do takiego momentu, to coś nam się uda zrobić na pewno. W sensie tak. Nie uda nam się... Poczekaj, bo zaraz zrobimy coś dziwnego. No bo nie, będziemy aż... Ja wiem, że ja potrafię rozwalić City Skylines i to w dwóch ruchach pewnie, ale nie. Ale ja lubię Cities, więc nie chcę aż tak go często rozwalać. A teraz pytanie, czemu tutaj się nie chce tego podłączyć? Ja wiem, że to jest możliwe, żeby tu zrobić taki prosty przejazd. To czemu to... Tutaj już idzie, ale tutaj przy takim bliskim też by powinno pójść. Ale najwyżej spróbujmy to inaczej. Czyli tak, tak. Jest blisko, jest blisko. No chyba będzie cały czas podskakiwać. Dobra, to jeszcze jest inna metoda. Możemy zrobić to w ten sposób. I tutaj, czekaj, daj dworzec. To blisko. No, dajmy mu tam przerwę tych trzech kratek od władca już. Czy nie to ogłoszę. Czterech. No i teraz już nie powinieneś mówić, tak? Się podskakiwać. A teraz nie podskakujesz, świetnie. Teraz wyjdzie, że w sumie będzie na to samo. Raz, dwa. No powiedzmy. No i powiedział, że trochę wyszło gorzej. Tak, troszeczkę. Dobra, to teraz tak. Tu sobie jakoś to trzeba wypoziomować, w sensie...
Czekaj, ja wiem co my tu zrobimy. Daj tutaj torowisko. I do torowiska się dopasujemy. Tutaj już do takich rzeczy. Tak, tu w ogóle, jak ktoś może zauważyć, w tej dzielnicy nie ma w ogóle vampirów i ich tu nie będzie. To jest jedna z nielicznych miejsc w całym mieście, gdzie coś takiego jest spotykane. Ale to oczywiście ma swoje konsekwencje. Okej, okay, to było jakby się chciało zaciąć. Nie będę powiedział. Takie chwilowe było zaćmienie. Że nie wiem. Dobra, teraz tak. Czy jeżeli zrobię tak, tak to ci się nie spodoba. Tak, jeżeli zrobimy sobie dojazd, to akurat się uda. To jest ten słup. No dobra, to jeszcze sobie idziemy dotąd i tu się podłączę. Świetnie. Dalej, tutaj nie ma drzewek. To już będą. Tu jest taka jedna z główniejszych dróg, to też już się zostawimy sobie w spokoju. Ależ tak, tutaj to jest podłączenie, to musi być tutaj podłączone. Może niekoniecznie to będą drzewka, ale to musi tak wyglądać. Dobra, dalej, tu jest ta główniejsza też droga. To tam ją tutaj też sobie zostawimy. Jak było, to będzie, niechaj będzie. To tak, tylko to trzeba przestawić. Tutaj. A tam bramę do miasta po prostu, żeby tutaj była. To bardzo podoba, jak to wygląda. Albo wyglądało, to widzę, że coś już jest taki problem. Coś może zbyt duży kąt, czy co? Nie, nie. Po prostu złe miejsce były nody i tyle. A, przestawmy teraz to. O! No, widzicie, da się dogadać. Ładnie. No, przesuńmy trochę, żeby było mniej więcej przy przejściu do pieszych i ten stało nie w powietrzu. Dobra, tutaj jest całkiem nie, tutaj nie ma światła, nie ma świata. Nie ma prądu, ale na tym akurat nie będę ubolewać jeszcze. Dalej, tak, tutaj jak jedzie ten pociąg, to dojedzie. Ale tak, w końcu już tego nie podłączyliśmy. No tak. Zapisywanie. Wydłużyłem z dwa razy, kliknąłem tyle razy. Dalej, tak. Tutaj jedzie sobie ta droga. Tam nie chce jedzie. Tutaj zaraz czeka jakiś... Czy jakiś mamy budynek unikatowy? W sensie na pewno jakiś... Mamy jeszcze parę budynków unikatowych, których nie postawiliśmy. I stąd, to stąd. Nie mamy wieża zagadowa postawionego. Tak, bo tych nowych to tutaj nie wszystkie stawiałem. Nie mamy... Oj, to mi się podoba. To jest fajne. Pomijając, to nie jest fajne. Nasz budżet. On jest tragiczny. Nie stawiamy żadnego z tych budynków. Bo jest tak kiepski budżet, że za chwilę to miasto upadnie bez postawienia jakiegokolwiek budynku. Every occasion has a noodle at Yakisoba, so experience something different. Yakisoba literally means fried noodles. Yes, tak. Tutaj mi się uda jakoś to ładnie wykręcić, bo ja wiem, że tutaj... Ale czekaj, może mi się uda tu zrobić, żeby to spokojnie sobie tu wykręciło dotąd. Tu, stąd, dotąd. No dobra, powiedzmy. I tutaj jest właśnie o coś takiego mi chodziło. Żeby trochę to wykręciło i tutaj dojechało. I tu się zbił światła. Nie, o to nie, o to na pewno nie. Stąd sobie zrobimy jeszcze drogę. Tak, tylko po to, żeby tutaj po prostu wypełnić miejsce. Duży pędzel, średni w sensie. No to jest taki duży. I się wbudować. Tak, w ogóle nasz popyt całkowicie zszedł z tych gier już. Coś tak, tutaj nie. Tutaj nie do końca wszędzie się będziecie budować, bo tutaj chcę, żeby mimo wszystko to jeszcze w miarę ładnie wyglądało, jak wyglądało, zanim to się zaczęło. Zacząłem się tutaj bawić. Ale żeby wyglądało jak wjazd na miasto na pewno. Dobra, tutaj to jest całkiem nieźle. Teraz stąd damy sobie to zjazd tutaj. Tu dotąd. Nie boi mnie. No, może się podłączyło, może nie wiem w sumie.
sumie tutaj to nie było aż tak dobrze widać. Chyba tutaj się świateł już nie powinno pojawiać. Teraz tak, ty. Zróbmy, żeby tak, to wszystko, żeby tutaj było w biurach, to na pewno. A tutaj od przodu po prostu pousuwamy te, które chciały pobudować przed tym. I tutaj tak samo, żeby tu ładnie po prostu było to widać. Tu. I tutaj od razu za tą bramą. Dajmy, żeby przy tej drodze się nic nie budowało. Tak, to było jakieś proste na to patent, żeby się nic przy drodze nie budowało. Można było albo zrobić ścieżkę rowerową, co zrobimy właśnie teraz. O. Widzieliśmy właśnie gościa, który się pojawił tutaj. Specjalnie do tego miejsca szedł. No, fajnie. O, albo w ten sposób i tak samo to działa, czyli żaden budynek się nie buduje pod tym. Sądzę, że to nawet jest lepsze. Okej, okay, tak, widzę, że nie ma prądu. I to w większej skali. O kurczę, dlatego wszyscy ma... W ogóle ze śmieciami jest jakiś problem. Ze śmieciami jest bardzo duży problem. Natomiast co do prądu, to teraz zrozumiałem, o co chodzi. Teraz ja bardzo niestety brutalnie zrozumiałem, o co chodzi. Czekaj. Policji tu nie ma żadnej. Nie, aż takiego dużego nie będziemy tutaj stawiać. Taki wystarczy. A straż pożarna jakoś tam jest. Czekaj, właśnie, czy to jest gdzieś wieża niedaleko? No, nawet nie gdzieś jest. Dobrze, wy macie prąd, ale... Co jest z tymi śmiećmi? Bo naprawdę... Od początku dzisiejszego mojego CS jest gorzej ze śmieciami. Status przetwarzania estetyczny nie jest już taki tragiczny. Ale tak, ma... Wtedy to niby ma... W ogóle obsługiwać całe miasto i tak dalej w ogóle. I dzięki temu... Dosyć dużo tego recyklingu. Dlatego to się może utrzymuje na poziomie równym. Bo to jest ulica, przetwarza wszystkie odpady na towary i surowce. I teoretycznie on całe miasto ma robić. A tak naprawdę to widzimy, jakie są, jak jest. No nie wiem. A tutaj co się wydarzyło? Tutaj się coś na pewno musiało rozwalić w międzyczasie. A, bo teraz to nie... A, teraz jest szybsza droga, czekaj. Teraz wydaje mi się, że da się to skrócić waszą drogę. Już myślałem, że rozwaliłem to, bo tam to się zawsze rozwala. Tak, bo tu wykręca, żeby te tunele, tak, to jest kupa tuneli. Natomiast stąd wydaje mi się, że jeżeli teraz zjedzie na najniższy poziom, to jest, co jest oczywiście trudne, to przyjedzie. Nie, nie przyjedzie. No dobra, ale tak czy siak jest lepiej, bo dalej tutaj teraz trochę to przestawiłem. Już gdzieś tutaj. Można wykręcać, czyli nie akurat na takim poziomie mi wystarczy nawet. O, widzicie. Nie trzeba było aż tak daleko tam dojeżdżać. A tu po prostu, żeby raz przejechać przez to wszystko, a dwa to jest po prostu wielka ściana do góry dla naszego metra, więc metra i tak musi tutaj po prostu wykręcić. Dobra. W ogóle to jest mi ten odcinek, no trochę jest bardzo długi odcinek dzisiejszy. Standardowe właściwie ma standard, no, ale tak, biura się pobudowały. Co człowieku mówiłeś o tym, że tutaj się nic nie będzie budować? Jak sam to zaraz ma zniszczyć i się będzie budować. Dwóch dużo. Dobra. Gdzie są nasze pociągi? Jeden pociąg idzie na tej linii? To jest dość prawdopodobne, tak, jeden jeździ. Dobra, bo tu jest jeszcze ta droga. Okej, okay, gdzieś on jest. A, bo on tutaj, ten jest z kolei cały czas ten bardzo krótki. I nie mam tego pojęcia właściwie, czemu jest taki krótki. Ale nie mam potrzeby więcej, bo jest i tak na 100% nie działa. I przejeżdżę tutaj po prostu sobie wszystko idealnie. Dobra, jest plus 2000 ludzi.
Więc to jest dla Dunkingu bardzo wspaniała wiadomość. Natomiast jedną rzecz po prostu dzisiaj muszę zrobić, nawet jeżeli jest ta godzina odcinka. No jest ona po prostu potworna, jeżeli chodzi o godzinę odcinka. Nie, tu plus, tu. Ta dzielnica, właśnie przemysł leśny to będzie oczywiście, nie będzie w ogóle wytwarzać leśnego, chyba że będę musiał to do poziomów zrobić. Prawdopodobnie będę musiał. Nawet będzie korzystać głównie z tego. Tak, wiem, że muszę zbudować budynek z zakładu. Natomiast tak, tutaj też możemy się podłączyć na tą drugą stronę, bo tutaj zbytnio nie mam pomysłu, co to zrobić właściwie. Po tej stronie. A tu taki przemysł nie byłby aż taki zły. No. Przy okazji jakieś plamy będą dopływać wszystko, w ogóle nie wiadomo co i jak, cuda nie widy. To tak, budynek zakładu utrzymania, pomysł jest dosyć prosty, postawimy go gdzieś tu. Jak wygląda ten leśny? Tutaj. No, no to to jest idealna miejscówka na niego. Zgadzam się z tobą, gra w 100%, że tutaj... Tu po prostu będzie idealnie wyglądać. No, przecież tu jest tu. Dobra. I dawaj go tu stawiamy. Aha. No jak to szybkie lutnięcie, co się właściwie wydarzyło. Dobra, no i tak, tutaj należy sobie pierwszą fabrykę, bo inaczej tego nie da się nazwać, bo tu będzie mega przetwarzanie. O my, no. Czekaj, czy tu mi to wejdzie prosto? Wejdzie. Nie wejdzie. No, nawet możemy sobie z tego dojechać, podłączyć. Okej, okay, jeszcze. Tak, bo tu wygląda tak, jakby było duże miejsce, tak naprawdę go nie ma. Dobra. Ciach. Ciach. I po drugiej stronie nic. To mi się mało podoba. Że po drugiej stronie nic nie mogę postawić. Ale no cóż. Żeby tutaj tak to jeszcze działało w miarę funkcjonalnie, to musimy postawić jeszcze oczywiście składowisko, które się bynajmniej ciekawie postawiło. W sensie mi chodzi będzie o to, w jakich one tutaj ukształtowania kolorystycznie tutaj się postawiło. Dobra, to sobie zmienię tą drogę w ogóle. Trochę większą drogę. Tutaj będzie się ciągnąć aż tutaj. No właśnie. I właśnie tu będzie dojeżdżała. No to może w ten sposób będzie tutaj najlepiej. O, tu się może wymieniać, ale tak. Tak. Dobra, no i tak. To się z tego co kojarzę bardzo szybko zapełni, bo tu całe te nasze... Po pierwsze importuje, ale po drugie ogólnie szybko się to weźmie. Natomiast tak, wy nie jesteście podłączeni. Nie bez powodu, bo właśnie chciałem zrobić, żeby najpierw to było. I teraz tak. Skąd tu będziecie importować? No mam nadzieję, że będziecie naszego miasta. I to właśnie o to mi chodziło. Co do tego, jak tutaj poziomy będą wyglądać, to nie wiem. Bo jest... czekaj, pracownicy, rozmiar, czekaj, pracownicy do następnego poziomu i zasoby wytworzone do następnego poziomu. Zobaczymy. Zobaczymy, czy zasoby to też jest to. To było dziwne. To było bardzo dziwne, jakim cudem ten samochód to zrobił. Bym powiedział, swoją drogą tutaj tą autostradę, gdybyśmy puścili te tyczne tędy, to by to wszystko działało. Okej, okay, dobra, zaczęło działać. Zaczęło działać, bo chcę tylko zobaczyć, czy to się będzie zaliczyć do kolejnego poziomu. I wtedy po prostu tutaj będzie wielkie po prostu przetwarzanie, żeby oczywiście tylko, bo tak, mamy całkowitość, całkowity jest tylko pozyskiwanie jako import. Natomiast liczy się. Liczy się. My postawimy sobie jeden nas. Teraz, tak, teraz w tym momencie jeszcze postawimy sobie jeden nas. Tak tylko, żeby gra była szczęśliwa, że sobie postawiliśmy jeden chociaż. I wtedy się po prostu wszystkie tutaj teoretycznie powłączają. Tygodniowy zestaw produkcji jeszcze jest niedostępny, ponieważ... No tak, okej, okay, dobra. Jest pozyskiwanie, import. Tak, po prostu jakbym tego chyba nie włączył, to by...
Nie było. Dobra, łączny zysk, ładnie, tygodniowy, wszystko chyba całkiem nieźle wygląda. No. Natomiast mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Trochę się tutaj działo, trochę tutaj już jest całkiem nie lepiej. Tym się zajmiemy oczywiście, jak będziemy mieli forsę, a nad tym jeszcze pracujemy, w toku bym powiedział raczej. Ja może pomiędzy odcinkami tutaj coś podobię jeszcze z tymi autostami. Tutaj jest póki co już pierwsza autostrada przygotowana do tej naszej przemysłu. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tutaj, powiem Wam szczerze, las nie będzie pasowało mi akurat. A tutaj jeszcze kawałek tej drogi, tej handlu bym wyciągnął. A tutaj to tak, to byłyby lasy. No zobaczymy, zobaczymy, jak się to będzie ciągnąć dalej. Jeżeli ci nie Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. I no i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Już nie będę żądać o suby i łapki, o nowe subskrypcje, bo mam nadzieję, że o tym to już wiecie. Dobra. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Coś tam dziś podobiliśmy. No ja jestem szczęśliwy, że tutaj w końcu jest ten kawałek miasta pełny. Cześć!